Uszanowany ko państwu. Dzień dobry. No, z tej strony Zdziucha, my sobie znowu pstrygamy w War Thundera, Ground Forcesa. No i co ja mam wam do pokazania? No, nowe czołgi, kurde, tego no. A ile ich tu jest? A no dużo, dużo. Już pominę fakt, że na przykład... Uwaga, no, w Amerykańcach mam tutaj tego... Co nie, tam... Kurde... Złomek, nie, ale to jest te IT, czy jak to tam... No, jeszcze nie wiem, czy w samolocikowych pokazywaliśmy, że to za dywizjonowe też mamy. No, w Niemczech nam się bada... nie, tu. W Niemczech nam się bada za dywizjonowe Leopard 2 Ply. Także też spykę. No, ale my się zajmiemy swoją nacją, w sensie ruskimi. O, właśnie ciekawe, kiedy polskie będą, bo niby mają być. No. I tutaj wam pokażę, co pokażę, kurde, ten. Tutaj porozwalane są, no ale spróbuję, ile mogę pograć i ponaprawiać, ale nie obiecuję, że wszystko pokażę. Bo tak, ostatnio z tego, co kojarzę, to było pokazywane mniej więcej coś w stylu ISA dwójki. Gdzieś odtąd w dół to nie było pokazywane. Także jak widzicie, no dla bezpieczeństwa odtąd, nie? To pamiętam, było pokazywane raczej. To się nie badało chyba. Czy się zbadało, tylko inny, nie wiem, nie mam pojęcia. No SU-100P też spoko jest. AS-85, IS-2, T-44, T-44-400. I ja zrobię tak, ile będę mógł, tyle na odcinku bogarze. To BMP to już chyba wiecie, że mam od dawna. No nie wiem, w każdym razie mówię, na streamach, jak większość z was oglądała, to wie. A tutaj jak odcinek, tak formalnie, żeby było. Tutaj nie kupione są, żeby tam, wiecie, zaoszczędzić kasę do jakiejś tam promocji najbliższej. No, tam może jeden się kupi, nie? Tak jak się nie ma już co nabijać, a tak to nie. No i co? Co ja mam zamiar wam pokazywać? No, najwyższe czołgi, jakie mamy. Później będę schodził w dół, czyli raczej to będzie na dwie bitwy, że chyba jakoś magicznie będą mi unicestwiać dosyć szybko, to może i trzy wyjdą, zobaczymy. A przez moje gadanie na pewno się to opóźni. No. Także odtąd będziemy iść w górę, zresztą sami zobaczycie, a teraz już pacnę w boj, bo nawet w sumie nie wiadomo, kiedy to się ogarnie. Fajnie by było, jakby szybko załadowało 5 sekund. Nie? Aha. No dobra, to poczekamy dłużej. No i co mogę powiedzieć? Na przykład na temat tego obiekta, którym będziemy pierwszy grać, czyli obiekt 906. Jest to taka czołgowa amfibia. Spoko. Bardzo mi się nam podoba, że jest szybkostrzelny, bo aż 4 sekundy zajmuje mu przeładowanie. I też wyjebaną penetration ma, także też spoko czołka, ale oczywiście papier i ginie od strzała, gdzie by się go nie trafiło. Że chyba ktoś naprawdę nie poceluje, albo będzie chciał być tym pierwszym i działem machnie, także trafi gdzieś... Nie wiem, że cud się stanie, że mnie nie zabije, bo jednak ciężko, żeby mnie nie unicestwić w tym czołgu. No tak to fajny, szybki, nawet do tyłu szybko zapierdziela. 40 na godzinę do tyłu, także też spoko. No ponad. Dobra, jedziemy na C. Ja mam taki zwyczaj sobie pospamić, żeby wszystkie te punkty atakować, jakie są na mapie. Standardowo też odzywa się jakiś śmieszek, że każe atakować punkt D, którego tutaj nie ma. XD, ale śmieszny w takim wypadku jest ten gościu, że tak sobie zażartował, że kazał atakować punkta, którego nie ma. Hio. No beka w chuj. No, ale my jedziemy na C. Niby próbuję się jakoś tak wcześniej ustawić w spoko miejscu. Ale przeważnie to się kończy tak, że
stupy z kilometra. Już ktoś był tam ustawiony. Znaczy nie mówię, że konkretnie w tym miejscu, gdzie chciałem być, ale po prostu już z daleka dziś już ktoś się przyczaił, żeby akurat mnie zabić. O, rozwaliłem instalację gazową. No nic, powinno być nieciekawie, a jest spoko. Fajnie, fajnie. Tak korci też, żeby się do tej rzeki obok wpieprzyć, nie? Widzicie tam po tej stronie mapy, tam o, jest rzeczka. Jak gdyby się tak do niej wdupcyć, to można nie upłynąć, ale... O kurwa, o kurwa! Nie wiem, jakie to było, by miało skutek. No, ja też ja zapominam używać rolnetki, ona dosyć ważna tutaj. Też zaznaczę, o kurwa, też. Zaznacz się, nie znikaj. Dobra. Tam gdzieś jakieś bydle jeździ. Tu bardzo łatwo zginąć. W sumie nie wiem jak. No i chuj. No, o tym mówiłem. Nastrzała się jest. Po prostu się wyparowuje. No, temu się po prostu tak na luzie udało nas rozwalić to. Jednym strzałem. Nawet pocelował. Teraz zagramy te 54 z 47 z tego względu, że go jeszcze nabijam, więc w razie gdyby bitwa jakoś magicznie mi się tym czołgiem wydłużyła, to żeby jak najwięcej punktów zdobył. A ten nowszy to zazwyczaj w pierwszej kolejności graliśmy, już został na maksa nabity, więc taka tam strategia ekspienia, nie? Coś tam widać, nie widać. 700 metrów, chuja. Dobra, idę na tamtego luja, co mnie tam unicestwił. Szkoda, że w tym średnim nie ma tego oznaczenia frajerów, w sensie lornetki tej do spotowania. Kurwa, patrz jak czołgiem przyjechał, że cały blok się zawalił. Niesamowite. Sprawdzić małpę. Gdzieś tam jest. Małpa. Dobra. Ten jeszcze nie ma stabilizacji, no ale... O! Cena atakują. Kurwa, o, a nie, to jest inny obiekt. To jest niszczycielałkę, który nas rozwalił. Spoczko. O, burzącym wali. Ja też wcześniej też go miałem. Nie wiem, czy uda nam się nim zagrać, ale też go mamy. I ja na przykład burzących nie brałem, bo... Bo kurwa, to takie żałosne było. Niby tam mówi, że na te kalibry 152 mm trzeba brać. Znaczy, wypada wziąć burzący i nim napierdzielać we wszystko, co się rusza. Bo nibyż ta fala uderzeniowa robi swoje. No. No niestety. Akurat jak ja gram, to niby strzelam w te neflergiczne miejsca. Jak to się tam mówi. I strzelam tym kutasom tam, gdzie są załoganty, żeby ich rozwaliło. Ale nie. Magia się dzieje. Ich nie zabija. Znaczy nie, no tam jeden zginie, ale ogólnie reszta czołgu jest w znakomitej kondycji. Że... No co by tu powiedzieć? No po prostu jeden osobnik mu zginął, kurwa. I tyle, no koniec tematu. Później pestka leci w ciebie, taka kolej rzeczy. Ty swoją okazję zmarnowałeś, żeby gościa zajebać, więc teraz on swoją wykorzysta i umierasz w niesprawiedliwy, w chuj sposób. Takie życie. No a zmieniłem później w tym obiekcie pociszki na przyzajebiste penetration. Pancerne w ogóle hejho.
Ja patrzę, rozwala każdego. Normalnie uorałem tych przeciwników, że... Żem dumny się, o, jak zwykle, standardowo. Oczywiście, że walnie gdzie? We wieżyczkę. Nie wiem, a tego tygrysa to ja nie wiem, dlaczego nie rozwaliłem. Jakoś akurat pewnie pocisk, jak na złość, poleciał w jakieś najgorsze możliwe miejsce i... to podjadę do przodu. Też chcę pomóc przejąć zasłonę, przy okazji wjadę i się naprawię. A też dam. Uwaga na wskazany kwadrat. No ale jest szansa, że wygramy, chociaż tyle. Ja będąc złomem, praktycznie niefunkcjonującym czołgiem, ale... Ach, no bo co, dwóch załogantów? Przecież to se w dupę sadzić można. Ładuje dwa lata. Jeździ w sumie tak samo, ale... z tym ładowaniem najgorzej. Weź coś zrób. O, gdzieś tam śmieć pojechał. Tu powinien się wyłonić, o jest. Iż kurwa, kurwa trafił w ten. Aż dwa razy pod rząd, kurwa, powiedział. Oj, to źle świadczy o mnie. Oj, z tyłu pelotka. Zwracać się nie. Może nie. Kurwa, ryzyko trochę. Bo to gówno wyjedzie, to umrę. O, rozwalone? W sumie nie wiem. Nie mam pojęcia, jadę na tego. Te 4-4 szto. Ja powinienem go na spokojnie pomalować. Aczkolwiek nie wiadomo. Z tym moim szczęściem. O, no tak kurwa. Nie no, w sumie tutaj bokiem się wychyliłem, czołgistem, znaczy kierowcę. No nie, obydwu, fajnie. No, ale za to plus jest taki, że pokażę teraz drugie zabawki. I w sumie chyba to się wydłuży przez to. Znaczy, bo widzę już, że to jest ponad połowa czasu na to, ale tam jak odcinek będzie miał prawie pół godziny, chyba nic się nie stanie. Dobra, sobie tu wymienić armię. To nie. Nie. Na razie nie. I 7. Znaczy no, ten taki będzie. To. No i w sumie tu wezmę, wymienię na BMP. Jeszcze mógłbym pokazać pelotkę. ZU-57-2. W sumie ją wezmę. No, wygląda mniej więcej tak i fajnie strzela. Dobra jest na czołgi, ale samoloty łatwo ją mogą rozwalić, bo oczywiście wystarczy zanurkować i rozdupcyć. Okej. Okay. A to naprawię tylko te zabawki, które chcę użyć. Oto łoto. No i łoto łoto ło. No a resztę niestety nie pokażę. Ale cóż, takie życie. Co jeszcze mogę na ich temat powiedzieć? BMP też spoko, też amfibia taka czołgowa. Rakietkę ma. Też papier, to jest kopia tego, znaczy jest bardzo podobna do tego obiekta tamtego, co grałem na początku. Tyle, że wydaje się jakiś mniej uzbrojony, znaczy bardziej mobilny, tak jakby jak oba czołgi są lekkie, to ten jest lżejszy. O. Zresztą widać, nie? Coś w tym stylu. Atakować punkt A. Bronić punktu A. Tak jest.
piłem, odebrałem odbiór. No, tym łatwo się ginie. Też warto używać jako do spotowania. Rakietka tutaj jest taka, o. Znaczy dużo robi, tylko trzeba nie utrafić, a... No. Czasami trochę dziwnie lata. Sprawdzić małpę. Jak coś niby wykryli widzę, no to... Nie wiem. A to dalej fizyka tych skarb jest taka dziwna, że zamiast was na dół, to was w górę, tak jakby wznosi. Ale samochodzik, pierdzi kółko takie. Ktoś mnie rozwali tak z dupy? A ryzyk. O, tylko zapasowy fiut mi umarł. Okej. Kurwa. Krytyk. O, nie w tego, w leoparda. Pięć. O, w dupę tu. No, nawet się naprawiłem. Znaczy, no. Nie zabił mi kierowczyka znowu. Coś tu próbuje chyba podjechać. Nie? O, tu. Szkoda, że tu gra... Ojej, umrę. Artyleria tutaj jest do rozdupcenia w drobny mak. Naprawiamy się. Znowu umrę. No nie, nie umarłem. Umrę? Chyba nie. Jak na razie jest okej, no. Co tu narzekać, póki miarta nie rozdupcyła magicznie, to się trzeba cieszyć. Nie wiem, nie wiem, to zazwyczaj ginie. Śmiesznie, ale... Cieszmy się, że się... Równie dobrze samolocik może... No. Kurwa. Czasami ciężko to ogarnąć. No ale nic, inne muszę wypróbować. Powiedzmy, że tym pojadę, bo to prędzej mi rozwalało to. IS-4M to jest kurwa pancerne bydle. Fajne jest bardzo. Polecamy. Tak jak IS-3 to troszkę się na IS-3, bo też go mamy oczywiście. To na IS-3 trochę się zawiedliśmy, bo nibyż to był, że tak jak ten przód szczupakowy. Jakiś trójeczka ma z przodu w kadłubie. Taki, no, jest troszkę słabszy, no, słabym punktem dosyć u niego. Tak to wieżyczka pochodziła, była słynna z tego, że jest w chuj pancerna, że taki placek to wszystko odbija i w ogóle, w szczególe. No. Ku naszemu zdziwieniu. O, widzicie? Fajne też. Niby działa ma też ISA trójki. Tylko, że mam wrażenie, że w ISA trójeczce dłużej ładuje. Jeszcze nie patrzyłem w sumie, ale takie wrażenie mam, którego nie chce mi się potwierdzić przez sprawdzenie. No, ale jest bydle pancerne. Zazwyczaj załoga właśnie umiera, jak już to od burzących. I to jest przyczyną śmierci, a tak to... Widzicie, gościu we mnie strzelił, nic mi nie pomalował. A ja w niego taki go unicestwiłem. Chociaż te leopardy te są, kurwa... Najgorsze bydlaki. Nie wiem, ale... Leopard... Leopard 1 to jest chyba taki czołg, który najbardziej nas denerwuje ze wszystkich. No, także jak widzicie, ISM 4 bardzo pięknie się gra. Frag za fragiem leci.
troszkę spróbuję ich zatrzymać tam, chociaż oni są tego. Bo tak to przód ma zajebisty, a boki to takie o, nie? Chociaż wieżyczka to ogólnie jest OP. Ale no. Kurwa, coś mi w dupę wjeżdża, jakiś pedalski włamywacz, który mnie bezlitośnie analizuje. O, mogę bombowczyka. Leoparda coś rozdupcyło, ale tego na pojęcie chyba tak. Dobra, jedę na M40 coś tam. Bo bitwa mi się skończy, fajnie by było, jakby mi wybuchł jednak. Znaczy, no nie fajnie, ale... Zazwyczaj w gąski starać się walić. Widzicie, teraz, żeby ja nic nie mógł zrobić, to mi w lufę wali. Tutaj w bok jakoś mi trafił. Nie wiem gdzie, teraz się dowiemy. Ma kierowczyka w bok. Stało się. Ale jeszcze niszczycielka pokaże. Uda mi się bug gaga. No i tutaj zamiast wybuchowych to wziąłem te. Bo jeszcze mam te drugie, takie wlatujące. Akumulacyjne. Zaraz wezmę Ach, niech będzie bombowczyk. Czekaj. No, to jest pokazane, jak wybucha, że tak o. To, że normalnie wchodzi, też wybucha w środku i rozpryski, a ten, że po prostu wstrzykuje jakieś pierdy do środka i w sumie mało robił. No, jest wróg. Kurwa, dwóch. Jeden to javelin. Javelin? Tak. Czyli? No, frajery. Także tak. Tyle było z latania. To chociaż popoluje na niego. Chyba nawet na mnie leci, debil. On mi coś pouszkadzał niby. Te 44-100. Pewnie nie widać. No nie widać. Bo po co? Ale fajnie te bambusy łoży jak może. Co prawda działo ma spoko, ale jednak pancerz to jak gówniano wyjadę, to umrę. No dobra, ale jednak szczęście on ma, żeby się rozdupcać. O, był. Ujedź. Kurwa, boi się. Dobra. O, jednak coś już się znowu poświetliło. O, widzisz, walił do mnie. A poczekam. Nie wiem, czy to dobry ruch z mojej strony, bo w sumie od lewej mogą mnie. Ale póki nie widać, to... Spoko. Podjedzie frajer? Chyba nie. Chyba mam je w dupie. O, co tu się stało, że się budynki... Co tu się stało, że się zesrało? A, zabity. No jedź, kurwa, blokuje się jakieś punkciki.
Jakbym teraz odarty umarł, to... Byłoby to niezbyt fajne doznanie. Rzekłbym wkurwiające. BMP bydle. BMP warto napierdalać z karabinka. No, tylko nie wiem, co z tym robić. Bo zapomniałem, że to lufa nie jest. Wieżyczka. No wow. No kurwa, help. O! Cudem. No nie pokazałem jak działa, ale pokazałem, że jednak wytrzymał taki wpierdol jaki dostałem. Dobre i to. No a innych nie pokazałem. Nie wiem czy kiedyś pokażę. Właśnie jakbyście chcieli zobaczyć jak nie umiemy grać tamtymi czołgami, co nie? Tymi tam, co nie pokazywane było tam, jak ktoś jest zainteresowany, to będzie to wiedział jak ja, jak nie, to po prostu nie będziecie wiedzieć i dupa. No ale ktoś by chciał na przykład zobaczyć grę danym czołgiem, to proszę w komentarzu pisać i namawiać, bo inaczej dupa, nie? Nic z tego nie będzie. A tak to no. Jest. No i to w sumie byłoby na tyle. Wezmę, pokażę przy tym, bo on jest fajny. Mi się podoba przynajmniej. No, także to by było tyle. Także z tego miejsca ludzie się będą wam żegnał, więc subskrybuj, szampkajszą, górę, dobre komenty, szans. Proszę i zachęcam was do oglądania moich innych filmików. Staty, gryny, gryny, cię tam, cześć, z wami, żegnam. Cię żegnam, cześć. No i nara.